ustawa antyterrorystyczna jest dosyć sporą rewolucją na polskim rynku masowej wysyłki SMS. Na pewno jest to bardzo duża komplikacja dla mniejszych firm, które do tej pory bazowały na wysyłce poprzez karty prepaid, wysyłając najprostszy eko SMS. Aczkolwiek dla większych graczy, tak jak dla InfoBip, nie stanowi to większego problemu, ponieważ my już teraz bazujemy na bezpośrednich połączeniach z operatorami. W dłuższej perspektywie sądzę, że podniesie to jakość wysyłek SMS-owych na polskim rynku.